Rozumiem, że przyjmujesz dzisiaj show, tak? Ty wiesz, że jest hejterów w internecie. Czy jesteś na to gotowy? Nie jesteś. Dobrze. Jeszcze ja w tym tygodniu. Hej, chlebki, bułki, osoby bezglutenowe. Jak się macie? Dobrze? Niedobrze? Trzymajcie się tam w tej pandemii. Dzisiaj wjeżdża nam na tapet. Swoją drogą wiedzieliście, że w tym wyrażeniu chodzi o tapet, a nie o tapetę? Tapet to taki stół pokryty zielonym suknem, przy którym kiedyś się odbywały obrady. To w sumie ma dużo więcej sensu niż tapeta. Nie wiem, może wszyscy to wiedzieli, a tylko ja żyłam w jakiejś głupiej, alternatywnej rzeczywistości, gdzie się wrzuca tematy na ścianę. Więc dzisiaj na tapet wjeżdża nam temat patodeweloperki. Terminu wydaje mi się nie trzeba tłumaczyć. Większość z Was to pewnie młode osoby mieszkające w Polsce, więc absurdy naszego rynku mieszkaniowego znacie pewnie bardzo dobrze z autopsji. Ale czemu nie pośmiać się z nich razem, jak już tu jesteśmy, prawda? Prawda? Ale najpierw segment, w którym prezentuję Wam najśmieszniejsze memy, posty i komentarze z naszej grupy na Facebooku, która nazywa się... Chlebtuba. Chlebtuba Spotlight prezentuje... Papaja. Dobra. Pierwszy raz przyszło mi do głowy zrobienie filmu na ten temat, kiedy zobaczyłam to. Wizualizację inwestycji nazwanej Osiedle Paryskie. Rozumiecie? Paryskie, bo możecie sobie z okna podziwiać maszt telekomunikacyjny. Wyobrażacie sobie leżeć rano w tej hotelowej pościeli pod tym gustownym żyrandolem i zajadając croissanta z białą czekoladą podziwiać maszt telekomunikacyjny. Hej, mamo, możemy pojechać do Paryża? Nie, mamy Paryż w domu. Paryż w domu. Jedną z moich ulubionych, a może właśnie najmniej ulubionych, w każdym razie najśmieszniejszą obsesją polskiej patodeweloperki jest grodzenie wszystkiego, co się tylko da. Jest super fanpage na ten temat, którego nazwa idealnie oddaje ducha tego trendu, polskie obozy mieszkaniowe. Tak zwane zamknięte albo grodzone osiedle to coś, co zaczęło pojawiać się jakiś czas temu jako jeden z największych atutów, jaki można wymienić w ogłoszeniu mieszkaniowym. Założenie było pewnie takie, że tak jest bezpieczniej, ale w praktyce zrobił się z tego po prostu jakiś wyznacznik prestiżu. Do tego stopnia, że po niektórych dzielnicach większych miast już po prostu ciężko się poruszać, bo trzeba lawirować między labiryntem osiadkowanych osiedli, z których każde pilnuje każdej swojej drużyczki, chodniczka czy kawałka trawnika jak niepodległości. Niektórym nie wystarcza już jedna siatka, więc muszą dowalić dwie, żeby nikt nie śmiał wejść na kupkę trawy, która do niego nie należy. A za tymi dwiema siatkami jeszcze jebutny kamienny mur, żeby nikt przechodząc przypadkiem nie zajrzał ci w okno albo do ogródka. Brakuje już chyba tylko fosy. Po jakimś czasie przerodziło się już to w grubszą paranoję. Do tego stopnia, że niektórzy swoje piękne, nowiutkie osiedla zaczęli oddzielać od brzydszych budynków w okolicy drutem kolczastym. Tutaj zdjęcie z Wrocławia tak na przykład. Wyobrażacie sobie dobrowolnie rozwiesić sobie pod oknami drut kolczasty, jakby to było getto? Po co? Jedyne badania, jakie na ten temat przeprowadzono, dowodzą, że grodzenie osiedli wcale nie wpływa na bezpieczeństwo i nie prowadzi do spadku przestępczości w okolicy. Za to nie ma jak na wstępie zantagonizować swoich sąsiadów. To na pewno poprawi atmosferę i wpłynie na bezpieczeństwo w dzielnicy. Niektórzy się poczuli panami na włościach do tego stopnia, że nawet zadbali o zabezpieczenie przed paparazzi. No bo skoro wszyscy zaczęli się grodzić, to grodzone osiedle nie wydaje się już wystarczająco prestiżowe. I trzeba jakoś inaczej zaznaczyć, że jest to przestrzeń wyjątkowa, że w ogóle jest tam coś wartego fotografowania, chociaż tobie, pospólstwu, akurat nie wolno. Doszło do tego, że nie tylko przestrzeń, która jest ogrodzona,
ale i samo ogrodzenie zyskało w tym wyścigu własnościowych zbrojeń wywyższony status do tego stopnia, że na jednym z nich zawisł jebutniusieńki baner o tym, że to jest nasz płot i ty się tego płotu nie masz nawet dotykać. Powiedzcie, czy da się lepiej opisać Polskę niż pokazując po prostu to zdjęcie? Czy jest coś bardziej polskiego niż brzydki płot z wielką, brzydką płachtą informującą, do kogo należy ten brzydki płot i że nie wolno przy nim wiązać psów z przywiązanym do niego psem? Jeszcze brakuje tylko przypiętego roweru i byłoby pełne bingo. Oprócz złudnego poczucia prestiżu i bezpieczeństwa, ogrodzenia mają też dawać mieszkańcom poczucie, że stają się właścicielami czegoś więcej niż to, co faktycznie kupują. Na przykład takiego mini ogródka, dzięki któremu nie musisz już wydawać milionów na domek jednorodzinny. Możesz się powylegiwać na trawie, wpatrując w relaksujący pejzaż ulicy, pooddychać spalinami, pomachać ludziom stojącym w korku z jednoczesnym poczuciem, że nie siedzisz gdzieś na chodniku, tylko na własnej, prywatnej posesji. A jak masz szczęście, to trafić się nawet prywatna studzienka kanalizacyjna. Z kolei wewnątrz tych grodzonych osiedli trzeba dodać jeszcze jedną warstwę ironii i ogrodzić place zabaw, które się na nich znajdują. Co z jednej strony ma pewnie trochę sensu, bo chroni na przykład piaskownicę, żeby jakiś piesek się do niej nie załatwił, jak właściciel się zagapi, albo w drugą stronę, żeby nie wylazł z niej jakiś maluch, kiedy jego rodzic się zagapi. Ale jak weźmie się za to jakiś patodeweloper, to oczywiście powstają takie smutne koszmarki. Jeden samotny konik pośród kępki traw. Dwa samotne koniki z wyjściem prosto na parking. Dwa koniki, piaskownica i komora transformatora. Ten plac zabaw, na którym nie można korzystać z huśtawek w dwie osoby. I ten ekskluzywny plac zabaw, pod którym najwyraźniej stoją selekcjonerzy i wpuszczają tylko z legitymacją spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin. Naprawdę nie ma chyba smutniejszego miejsca niż polskie place zabaw. No dobra, ale liczy się wnętrze, prawda? Przejdźmy więc do tego, co w środku. Bo w środku mamy kolejny patodeweloperski trend, czyli mikroapartamenty. Dobrze słyszycie. Mikroapartamenty. Takie apartamenty, tylko mikro. XS, ale magnum. Według Wikipedii za apartament uważa się powierzchnie mieszkalne mające co najmniej około 100 metrów kwadratowych, a tymczasem na polskim rynku. Patodeweloperka, 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 patodeweloperka. Okazuje się zresztą, że to nie tylko kreatywny marketing. Różnica pomiędzy mieszkaniem a mikroapartamentem jest taka, że te drugie są w prawie traktowane jako lokale użytkowe. Nie dotyczą ich więc wymogi minimalnego metrażu ani ustawa deweloperska, która chroni nabywców i ich wpłaty przed ewentualnym fuck-upem dewelopera. Ale jest jeszcze kilka sposobów, na które patodeweloperzy udają, że wciskają ludziom coś wartego swojej ceny. Można na przykład pościemniać na schematach i liczyć na to, że nikt się nie zorientuje. Tu na przykład mamy schemat zamieszczony na stronie dewelopera. Ale nigdzie nie jest podane, że meble w takich wymiarach jak tutaj narysowane po prostu nie istnieją. Nikt nie sprzedaje kanap głębokości przeciętnej deski klozetowej. Tak prezentuje się ta sama przestrzeń, kiedy uwzględni się rzeczywisty rozmiar realnych mebli. Kupując mieszkanie, które jeszcze nie istnieje w ogóle, można się nieźle naciąć, bo potem okazuje się, że coś, co na wizualizacji prezentowało się tak, finalnie kończy jako
coś takiego. Projektując to mieszkanie z kolei architekt zorientował się w pewnym momencie: o kurwa, zapomniałem kibla. Więc po prostu walnął go na samym środku salonu niczym wyspę kuchenną. A to i tak nie jest najdziwniejsze miejsce na kibel, jakie widziałam, chociaż rynek wtórny jest w tym przypadku akurat dużo bardziej kreatywny. No właśnie, tu jest chyba pora, żebyśmy troszkę zeszli na ziemię, bo kogo tak naprawdę stać na apartamenty, nawet te mikro? Zwłaszcza w tych większych miastach, gdzie młodzi ludzie rozglądają się raczej za pokojami na wynajem. I zaprawdę, powiadam wam, nie ma bardziej wielkopańskich paniszczów niż ci, którzy mają do wynajęcia jakąś zagrzybioną komórkę pod schodami. Now! Na początku ciężko się zorientować, bo na zdjęciu w ogłoszeniu pokój wygląda na przykład tak. A potem, na żywo, okazuje się, że to jednak coś takiego. Serio, mój ojciec jak pływał na łodziach podwodnych, to miał tam większe sypialnie. A co powiecie na przykład na taką szafę właściwie chyba, bo pokojem ciężko nazwać coś, co ma 3 metry kwadratowe za prawie 1000 zł za miesiąc. Niestety oferta jest tylko dla osób inteligentnych, które potrafią zrozumieć, że w Warszawie w centralnej lokalizacji za cenę 990 PLN prywatny pokój nie może być za duży. No nie może, po prostu nie może. Ale coś za coś, bo może miejsca nie ma za dużo, ale za to nie ma też kuchni ani możliwości gotowania obiadów. Wydaje mi się, że ciągle trochę za wysoko mierzymy. W końcu to nadal pokój, w którym mieści się wąskie, ale łóżko. I to w centrum Warszawy. Jeżeli operujecie nieco mniejszym budżetem, zawsze zostaje wam dosłownie zamieszkać u kogoś na balkonie. A, przepraszam, to nie balkon. To klimatyczny pokoik na studencką kieszeń i ma w wyposażeniu grzejnik, krzesełko i poduszkę. Czego więcej może oczekiwać student Uniwersytetu Ekonomicznego? A ile się nauczy przy okazji o prawach wolnego rynku? Od razu ma pewnie jakiś przedmiot zaliczony z góry albo ze dwa. No dobrze, my się tu śmiejemy z własnej niedoli. A po drugiej stronie przecież też nie jest łatwo. Zwłaszcza w pandemii. Ten pan miał na przykład taki świetny pomysł na biznes. Wziąć kredyt, wynająć kilkanaście mieszkań w Warszawie i podnajmować je na Airbnb za drożej niż sam je wynajmuje. Pomijmy na chwilę to, jak Airbnb omija regulacje, doprowadzając do inflacji czynszów i degradacji całych dzielnic, przez co jest już w ogóle nielegalny w wielu europejskich miastach. Skupmy się na samym panu przedsiębiorcy, który nie mogąc pogodzić się z porażką własnego biznesu, postanowił założyć kampanię crowdfundingową, żeby inni mogli mu się do tego biznesu dołożyć. Powiedzcie mi, jak bardzo trzeba być zindoktrynowanym przez różnych coachów biznesu, żeby uwierzyć, że twój bieda biznes, którym nie wnosisz żadnej realnej wartości na rynek, jest taką wartością samą w sobie, że inni będą ci dobrowolnie wpłacać hajs na to, żeby przetrwał. Czy nie o to miało chodzić w całej tej przedsiębiorczości, że z jednej strony może ci przynieść duże zyski, spełnienie i swobodę, ale z drugiej strony wiąże się z ryzykiem? Czy tym ryzykiem właśnie nie uzasadnia się najróżniejszych ulg podatkowych, dofinansowań i ułatwień prawnych dla przedsiębiorców? To w ogóle jest ciekawa gałąź patodeweloperki. Ci deweloperzy, którzy nie budują nowych mieszkań, tylko kupują specjalnie pod wynajem. Część z nich to tak zwani fliperzy. It's Flipper, the fabulous dolphin. Na pewno nie raz znaleźliście w swojej skrzynce na listy albo na wycieraczce tego typu karteczkę. Zawsze wygląda jak ręcznie napisana, czasem ma jakiś uroczy rysuneczek i zawsze wspomina o jakiejś miłej rodzince, która chce kupić mieszkanie w twojej okolicy. Nie ma żadnej rodziny. Jest jakiś sprytny przedsiębiorca, który liczy na to, że tanio kupi mieszkanie w
włoży trochę kasy, żeby wypełnić je meblami z Ikei i szybko mu się zwróci na wynajmowaniu studentom albo jakiejś młodej parze. Jednym z takich fliperów jest Michał Kołtyś, znany na YouTubie jako warszawski inwestor. Nagrał on m.in. taki film, który zatytułował Mieszkanie zniszczone przez influencerkę. Bardzo dramatycznie, prawda? Zobaczmy, jaki kataklizm zostawiła po sobie niesławna influencerka. Witają nas ujęcia, do których przygrywa nam intro z serialu Sukcesja, co już nam trochę mówi o tym, jakie wyobrażenie ma o sobie nasz warszawski inwestor. Ujęcie na błyszczące laczki, tutaj rzuca AirPodsy na stół, widać, że się powodzi. Jeszcze jakiś koniaczek polewa i siada w poważnej pozie patriarchy, jakby miał nam właśnie zacząć opowiadać o tym, jak zmonopolizował wydobycie ropy w Dolnym Sudanie, a nie zacząć użalać się, że najemca mu urwał ucho od kubka i nie odkupił. Na samym początku Michał zaprasza nas pod drzwi swojego apartamentu i tłumaczy, czym ta 40-metrowa klitka zasłużyła sobie na taki tytuł. Mieszkań nie nazywamy apartamentami. Jeżeli coś jest apartamentem, to dlatego, że spełnia pewne kryteria. Między innymi są to świetne drzwi wejściowe firmy Dirre, które z założenia powinny działać w taki sposób, że zbliżamy kartę zbliżeniową, którą możemy mieć w portfelu i drzwi się otwierają. Otóż są to na przykład drzwi, które nie otwierają się na zwykły zamek, tylko od przyłożenia specjalnej karty lub chipa. W jaki sposób ma to zwiększyć prestiż nieruchomości z rangi zwykłego mieszkania do apartamentu? W taki, że jeśli zgubisz ten elektroniczny klucz, jak przydarzyło się nieszczęsnej influencerce, i nie możesz się dostać do mieszkania, to zamiast wezwać ślusarza i za godzinę mieć już wszystko z głowy, musisz najpierw zadzwonić do właściciela, poczekać, aż on skonsultuje się z producentem drzwi, a potem zapłacić 1500 zł za nowy chip. Czyli jak zaoszczędzić 1500 zł? Ale chodźcie do środka, dopiero zaczynamy. Jesteśmy w środku. Teraz słuchajcie, dla mnie jest absolutnie oczywiste to, że rzeczy się psują, że to jest absolutnie normalne. Natomiast rzadko spotykam się z tym, żeby ktoś w takim stanie zostawiał mieszkanie, jeszcze twierdząc, że absolutnie to nie jest jego wina. Michał wydaje się taki wyrozumiały, że naprawdę można się zacząć zastanawiać, co tam się odjebało w tym mieszkaniu, bo po jego słowach można by się spodziewać, że będzie tam widok jak w pokoju hotelowym Micka Jaggera po koncercie. A na razie wszystko wygląda całkiem, że tak powiem, no tip-top. Łazienki, w której gdzieś pewnie przy czyszczeniu jeden z elementów odpadł i został wyrzucony, ale to jest naprawdę drobiazg. Okej. Zdając mieszkanie, przekręciła materac na drugą stronę. Tak jak widzimy, to nie jest strona do spania. No bo nie chciała nam pokazać, jak ten materac po jej 2 latach użytkowania wygląda naprawdę. A wygląda w ten sposób. Czyli jest mocno zabrudzony. Był to nowy materac. Ale materac i tak powinieneś oddać do prania chemicznego przed oddaniem go do użytku kolejnym lokatorom. A nie pokazywać wszystkim na YouTubie plamy po poprzedniej użytkowniczce. Kto tak robi? Przecież jeśli to są plamy z krwi, co jest zupełnie normalne i się zdarza, to przebarwienia nie da się wywabić domowymi sposobami. Jeśli nie da się nic z tym zrobić, to po prostu kup nowy materac. Od tego jest przecież też kaucja, której, jak się domyślam, dziewczyna nie dostała z powrotem. Nie mówiąc już o całej tej kasie, którą zarobiłeś na tym, że wynajmowała od ciebie to mieszkanie. Przez 2 lata nie spodziewałeś się, że część z tych zarobków trzeba będzie zainwestować w odświeżenie mieszkania dla następnych lokatorów? Teraz mamy pięknego Rolls-Royce'a w ramie i ten Rolls-Royce miał tutaj szklaną szybę, która go trzymała ładnie w ramie, no ale widać, gdzieś się ta szyba zbiła, w związku z tym już jej nie ma. Michał, uwierz, wyjeb ten paskudny obrazek ze ściany. To wygląda jak zdjęcie stokowe, które znajduje się w nowej ramce, zanim ktoś w nią oprawi coś, co ma się w niej faktycznie znajdować. Taka rama kosztuje zresztą 80 zł. Po prostu zdejmij to ze ściany. Jeszcze powinieneś jej podziękować za dobrą sugestię, szczerze mówiąc. Jakiś Rolls-Royce'ik się tam błyszczy. Boże, prestiż. Wszędzie na ścianach mamy rączki podbijane. Brakuje jednej zasłony. Rączki podbijane na ścianie? No niemożliwe! Zupełnie jakby ktoś w tym mieszkaniu
mieszkał. Ściany powinno się przecież też odświeżać dla nowych lokatorów. Poważny inwestor by sobie to wliczył w koszty. Oczywiście porysowana podłoga, która porysowała się sama. W mieszkaniu otrzymaliśmy informację, że jest w pełni przygotowane, no ale tak wygląda. A to jest już lifehack, czyli najemczyni wyłamała tutaj tą część frontu i powiesiła to, żeby wisiało na dwóch śrubach, żeby wyglądało, że nic się nie dzieje. I teraz znowu, słuchajcie, takie rzeczy się psują, to jest normalne. Należy to po prostu naprawić, jakby klej przyklejone i będzie działało. To był taki sposób, żebyśmy się nie poznali. Idziemy dalej. Wyłamana, połamana półka od zamrażalnika. Patrzycie na kubek. Kubek jest w porządku, ale najlepszą metodą jest po prostu obrócić go tyłem. Wtedy nie widać, że ma ułamane łóżka. Takich kubków było więcej. Już je posprzątaliśmy. Zostawiam ten element poniszczonej kanapy, którą też będziemy musieli wymienić, bo niestety ona już jest wytarta w niektórych miejscach, chociaż była to nowa kanapa 2 lata temu. Wytarta kanapa, Jezus Maria, zupełnie jakby ktoś na niej siedział. Tak samo z podłogą, już nie mówiąc o jakiejś badziewnej szafce, która się rozleciała, czajniku elektrycznym, czy kubku z odpadniętym łóżkiem. Słuchajcie, hit. Czajnik po 2 latach użytkowania. Cóż, no, zostawiliśmy go tylko dlatego, żeby wam pokazać, ale no, ja nie chciałbym z czegoś takiego pić herbaty. Poza tym, szczerze mówiąc, wstydziłbym się komuś oddawać taki czajnik. Po prostu kupiłbym nowy. Nie, to nie ona ci powinna odkupywać czajnik, bo zardzewiał. To ty powinieneś jej zapewnić nowy, porządniejszy, nierdzewiejący czajnik, kiedy jeszcze tu mieszkała. Sprawdziłam zresztą, ten czajnik kosztuje jakieś 70 zł. Kupiłeś najtańszy, jaki był w sklepie i w jakim stanie spodziewasz się go zastać po 2 latach? Wstydziłbym się komuś oddawać taki czajnik. Po prostu kupiłbym nowy. To kup. Na samym końcu Michał narzeka nawet, że dziewczyna zostawiła rolki w szafce na buty. No, oczywiście mieszkanie jest posprzątane i przygotowane, czyli taką informację dostaliśmy. To są jeszcze te rzeczy, które zostały, więc co najwyżej, jak będę niezadowolony, to mogę sobie wziąć wrotki czy jakieś inne elementy osobiste tutaj. Zapowiadał nam ten film, jakby influencerka zostawiła po sobie jakąś ruinę, a potem żali się na takie pierdoły. Generalnie zachowuje się, jakby ją zaprosił w gości, a nie jakby zarabiał gruby hajs na tym, że ona w ogóle tam była. Pierwsza rzecz, róbcie regularne inspekcje. Sprawdzajcie, to są wasze nieruchomości, to jest wasza własność, one są drogie. Regularne inspekcje? Ty prowadzisz kolonie dla młodzieży szkolnej, czy wynajmujesz mieszkania? Robimy regularne inspekcje. Taki niby wielki kapitalista, a swoim najemcom urządza jakiegoś orwellowskiego Big Brothera. Dwie rzeczy, których oczekuję. Pierwsze to jest o to, że będzie dbał o tą nieruchomość. Druga rzecz, że będzie płacił w terminie. Na tym polega nasza umowa. Jeśli potrzebujesz kogoś do zadbania o twoje mieszkania, to zatrudnij dozorcę i płać mu za ich doglądanie. Ci ludzie płacą ci pieniądze za wynajem. To są luksusowe apartamenty. Nie, to jest kawalerka z fejkowym betonem architektonicznym na ścianach. Czy byłoby przyzwoicie ze strony tej dziewczyny, gdyby normalnie z nim pogadała i powiedziała szczerze o wszystkich drobnych usterkach? Pewnie, oczywiście. Ale to nie ma znaczenia w szerszym kontekście, bo kiedy ktoś ma własne mieszkanie, takie w którym faktycznie mieszka, to jest oczywiste, że raz na kilka lat będzie musiał w nim zrobić remont, że rzeczy będą się zużywać. A kiedy kupujesz mieszkanie na wynajem, nie dość, że zarabiasz pieniądze na samym jego posiadaniu, to jeszcze oczekujesz, że pozostanie w nienaruszonym stanie przez lata i to na koszt najemcy. To jest jakieś kompletne pomieszanie porządków. I to wszystko na dzisiaj. Kochani, dużo przyzwoitości, rozumu i godności człowieka wam życzę. Pa! O hej! Nie zauważyłam was. Te piękne osoby, które widzicie na ekranie, to moi wspaniali patroni. Przypominam, że możecie do nich dołączyć na patronite.pl. Polecam szczególnie dlatego, że zbliżamy się do osiągnięcia progu, po którym będę mogła organizować dla was regularne, cotygodniowe streamy, na których będę jednocześnie rysować i na żywo gadać z wami na różne tematy. Myślę, że będzie fajnie. No to pa!
Patodeweloperka. 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 Patodeweloperka.